Witam wszystkich. Dzisiejszy film będzie o mojej diecie i moich metodach treningowych. Powiem wam od razu na wstępie, że testowałem różne sposoby. Kiedyś miałem dietę, stosowałem suplementy w postaci kreatyny, białka i powiem wam, że od około 2 lat nie przestałem stosować w ogóle jakiekolwiek suplementy. Moja dieta nie ma żadnych suplementów. Nie biorę żadnych białek, żadnych kreatyn, żadnych witamin. Głównie dieta w moim przypadku odgrywa rolę gdzieś jakieś 30% w stosunku do treningu. Czyli powiedzmy 70% to jest trening, reszta to jest dieta. Oczywiście wybieram, jeśli jem cokolwiek, to wybieram produkty jak najmniej przetworzone. Więc jeżeli robię jakieś sobie posiłki, no to staram się, żeby były tam węglowodany, białka i teraz tak, ale nie liczę kalorii. Jeżeli jestem powiedzmy w fazie budowania masy mięśniowej, to po prostu wcale nie liczę kalorii. Dlaczego? Bo powiem wam tak, kiedyś też się naczytałem parę różnych i naoglądałem różnych rzeczy na YouTubie, gdzie wszyscy mówili, dieta to podstawa, trening mniej. Ale powiem wam, że tak, jest odwrotnie. Jeżeli, weźcie sobie taki przykład. Jeżeli osoba, która powiedzmy ma zapotrzebowanie 3000 kalorii dziennie, żeby nie przytyć ani nie schudnąć, zacznie jeść więcej kalorii, nawet o 1000 kalorii, to jeżeli nie będzie odpowiedniego bodźca treningowego, mięśnie nie będą odpowiednio zmęczone, będzie sobie chodził na siłownię i pompował tylko pompował się tylko, nie będzie używał dużego obciążenia, organizm nie pójdzie, do pewnego momentu będzie rósł, jak będzie powiedzmy osoba początkująca, ale w pewnym momencie się to zatrzyma. I żeby pójść dalej z progresem, trzeba będzie użyć większych obciążeń. Większe obciążenia będą wymuszały na organizmie większy stan adaptacji, więc powiedzmy tak, jeżeli macie osobę, która robi przysiad ze sztangą 100 kg, i narzeka na rozmiar swoich nóg, to taka osoba, jeżeli podejdzie do 200 kg na przysiad, na jedno powtórzenie, to już przestanie narzekać na rozmiar swoich nóg. Dlaczego? Bo żeby podnieść te 200 kg, będzie potrzebowała masy mięśniowej, która tak czy owak będzie musiała wzrosnąć, jeżeli będzie progresował. I teraz tak, powiem wam tak, jeżeli wcześniej jak ćwiczyłem i bardziej skupiałem się na diecie, liczyłem te kalorie, to efekt był taki. Ćwiczyłem, oczywiście większość osób powiedziała, nie ćwiczcie z większym obciążeniem, bo to prowadzi do kontuzji i tak dalej. Więc skupiałem się bardziej na diecie, ćwiczyłem, rozpisany miałem jakoś ten trening. Oczywiście trening musi być sumienny, więc jeżeli zaplanujecie sobie 3 razy w tygodniu, to te 3 razy w tygodniu musi być, bo jeżeli zacznie wypadać trening, powiedzmy 1-2 treningi będziecie opuszczać w tygodniu i to będzie tylko 1 raz, to będzie taka faza tylko podtrzymania albo nawet i praktycznie będą większe spadki niż korzyści z tego treningu. Więc jeżeli, dalej wracamy, jeżeli ćwiczymy już tak powiedzmy sumiennie 3 razy w tygodniu i progresujemy, ale to jest powiedzmy tam progres słaby, bo cały czas ćwiczymy w większości to samo albo do upadku mięśniowego w większości, no i jemy tylko po prostu większej ilości jedzenia, no to organizm, jak nie będzie miał co zrobić z jedzeniem, powiedzmy mięśnie będą mniej uszkodzone, no to automatycznie nie będzie bodźca do wzrostu, no to ten nadmiar jedzenia, nawet zdrowego jedzenia, będzie odkładał się w tkankę tłuszczową, jako zapas. Bo jak każdy wie, 7000 kalorii to jest 1 kg tłuszczu, więc jeżeli zrobicie ten nadatek przez 2-3 tygodnie tych 7000 kalorii, to pójdzie w tłuszcz. I teraz tak, dlaczego ja nie stosuję diety, nie licząc kalorii? Także mówię, ja jem zdrowo, wybieram produkty zdrowe, ale jem, jeżeli jestem na masie, to jem ile chcę, kiedy chcę. Oczywiście ja mam akurat tak organizm zbudowany, że po prostu co bym nie jadł, to naprawdę jest ciężko mi przytyć. Zawsze byłem chudy i zawsze był z tym problem. U osób otyłych może wyglądać to trochę inaczej, a zaraz powiem o tym. Więc tak, ja jestem powiedzmy chudy, więc jem co chcę, ale skupiam się jak najbardziej na treningu, więc na progresowaniu. I zauważyłem, że jeżeli stoję z wagą powiedzmy 80 kg, czy tam 70, powiedzmy 80 kg, stałem dosyć długi okres czasu, nie mogłem tego przebić. Przez to, że na przykład moje wyniki na powiedzmy tam przysiadzie były w granicach 140 kg.
wyciskanie powiedzmy było na 120 i tam martwy powiedzmy, że było na 180 kg. Jak nie były te wyniki większe, automatycznie stałem cały czas z wagą tak samo. Redukcja nic nie dawała, bo jeżeli zrobiłem redukcję, to automatycznie wywaliłem z siebie trochę mięśni, spadła mi siła, więc automatycznie wywaliłem mięśnie, spadła mi siła, więc znowu zapotrzebowanie moje kaloryczne spadło i schodząc do powiedzmy 74 kg wagi mięśniowej przy 10 czy tam 12% zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, po prostu wyglądałem chudo, więc nie było siły i wygląd był też taki mierny, więc od pewnego czasu, około dwóch lat, przestałem w ogóle zwracać na to uwagę i zacząłem jeść ile chcę. Oczywiście jem bardziej tłusto. Dlaczego tłusto, a mniej węglowodanów? Ponieważ tłuszcz daje więcej energii na dłuższą metę. Jeżeli zaczniecie jeść węglowodany, które szybko się wchłaniają, to cały czas jesteście głodni. Wtedy ładujecie więcej jedzenia w siebie i tej energii nie spożytkujecie. Tłuszcz w mojej ocenie i dla mnie działa dużo lepiej. Jeżeli zjem coś tłustego, dłużej mnie trzyma i mam większą siłę po tym. Ale każdy może mieć inaczej, nie? Nie mówię, że akurat to jest dobre dla kogoś innego, nie? Także powiem wam tak. Dla początkujących. Bardziej, jeżeli chcecie ogólnie jakąś dietę stosować, to jedzcie zdrowo, jedzcie kiedy chcecie, ale najpierw budujcie masę mięśniową, bo im większa masa mięśniowa, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Osoba, która ma dużą masę mięśniową, będzie musiała minimum zjeść 5000 kalorii. Jeżeli nie doje tych kalorii, a dalej ciężko ćwiczy, organizm nie wyrzuci mięśni, będzie wyrzucał tłuszcz. I teraz tak. Odżywki. Odżywki, powiem wam tak szczerze, ja testowałem na sobie białka, kreatyny. Oczywiście nigdy nie brałem żadnych tam koksów i tak dalej. To mi akurat nie jest potrzebne, ja nie startuję, także nie tego. Tym akurat wam, na ten temat wam nic nie powiem, bo nie wiem. Nie stosowałem, także że nie będę się tu wypowiadał. Ale co do kreatyny i do białka i do reszty tym. To jest tylko uzupełnienie diety. Jeżeli diety nie ma bodźca, no to po prostu ładowanie w siebie odżywek nic wam nie da, tylko wyrzucanie kasy po prostu w błoto. I co mówię? I teraz tak, dla osób początkujących najlepszym sposobem będzie tak. Jeść zdrowo, nie patrzeć na dietę, ale zająć się treningiem. Treningiem, czyli jeżeli chcecie zacząć ćwiczyć na siłowni, to powiem wam od razu, jeżeli macie zamiar ćwiczyć tylko przez 3 miesiące, to sobie darujcie, bo to tylko strata czasu. Żeby cokolwiek uzyskać, to musicie ćwiczyć minimum 3-4 lata, a najlepiej to już musi być styl życia, jak to mówią. Cały czas musicie ćwiczyć, żeby mieć jakieś efekty. Bo jeżeli przerwiecie po 2-3 latach treningu i na rok, dwa, wszystko to, co wypracowaliście, w większości spadnie, bo organizm, jeżeli nie musi utrzymywać mięśni, to ich nie będzie utrzymywał, a mięśnie są tylko potrzebne w organizmie po to, żeby coś wykonać. Zobaczcie sobie na przykład sprinterów. Jeżeli sprinter biegnie krótko na krótki odcinek, ma dużo mięśni, żeby szybko pokonać powiedzmy przez te 10 sekund jakąś tam odległość 100 metrów, ale maratończyk biegnie przez 2-3 godziny, czasami nawet dłużej, powiedzmy nawet do 50-60 km, więc on nie potrzebuje masy mięśniowej na poziomie 90 kg, bo przez cały czas by musiał nieść cały czas dodatkowy balast na plecach, więc co? Organizm wyrzuci wszystkie mięśnie z góry, zostawi tylko te najpotrzebniejsze, czyli na nogach, żeby tylko jak najdłużej żyć. A co będzie robił? Będzie gromadził tkankę tłuszczową, z tego chociażby względu, bo tkanka tłuszczowa, jak powiedzmy, że przez pół godziny palicie glikogen z mięśni, jak on się wypali, później palicie tłuszcz, więc on musi mieć zapas tego tłuszczu, bo jeżeli by miał same mięśnie, to by palił sam siebie mięśnie i po prostu po 3 godzinach koleś by padł. No i dobra, i teraz tak, dla osób początkujących. Najlepiej się skupić najpierw na robieniu techniki. Najpierw ćwiczycie technikę. Technika jest podstawą. To jest tak jak budowanie domu od fundamentu. Jeżeli zaniechacie po prostu ten okres swojej nauki techniki i zaczniecie od razu, wejdziecie na wysokie obciążenia i zaczniecie, to większość początkujących jest, że na przykład idzie na klatę, bo na początku będzie fajnie szło na klatę, będzie. Jeżeli ktoś nie wykonywał powiedzmy wyciskania czy przysiadu i tak dalej i powiedzmy przyjdzie na pierwszy trening, wiadomo, zero techniki, no to będzie powiedzmy wyciskał, no dajmy, że to 30 kg. Ale powiedzmy po już
miesiącu czasu będzie potrafił wycisnąć 60 kg. Dlaczego? Bo organizm już będzie po prostu się przyzwyczaił do tego ruchu. Z tym, że nie zawsze ten ruch będzie wyglądał idealnie. Dlaczego mówię? Nie skaczcie zbyt szybko na obciążenia. Ćwiczcie technikę, ponieważ jeżeli technikę dobrze sobie wyćwiczycie, organizm też przez rok czasu będzie musiał się adoptować. Jeżeli ktoś jeszcze coś ćwiczy, tak jak powiedzmy jakieś zapasy, niezapasy i tak dalej, i organizm jest przyzwyczajony do obciążeń, to może pójść szybciej o krok. Jeżeli nauczy się techniki, będzie mógł od razu przeskoczyć na jakieś większe ciężary. Stopniowo, ale zwiększać. Ale jeżeli osoba odeszła dopiero co od komputera i próbuje wejść na siłownię i zacząć ćwiczyć, to najpierw obowiązkowo przez rok czasu musi być minimum takie przygotowanie typu mobilność, musi sobie popracować. Treningi muszą się składać na mobilności, na technice. Na początku efekty będą średnie, tak, ale to jest po to, żeby przygotować organizm właśnie do tych większych obciążeń, które później będziemy progresować. Jeżeli na przykład zaniechacie tą fazę techniki i skupicie się tylko na po prostu tym, żeby ładować większy ciężar, to będzie się kończyło tak. Będzie założycie 60, 70, 80, powiedzmy na klacie. Powiedzmy, że osoba zaczyna wyciskać i nie zwraca uwagi na to, żeby nadgarstki stały w jednej linii, tylko będą wygięte cały czas. Będzie wyciskał 40, ok, nadgarstek da radę. Powiedzmy, będzie 60, też da radę. 80 da radę. Dojdzie do 100, 120 i zaczną się problemy robić z nadgarstkiem. No i co? I taka osoba doprogresowała do tych 120 i co? I zacznie się robić problem z nadgarstkami. Bo zacznie wyłamywać, doprowadzi sobie do kontuzji, powiedzmy jakiejś zaleczalnej bądź trwałej, i taka osoba powiedzmy poćwiczy rok, dwa i opinia idzie taka, że siłownia to jest bardzo kontuzjogenna, nie? Że tak samo właśnie jest w martwym ciągu czy w przysiadzie. Tak jak niektórzy podejdą i zaczną szarpać na martwym ciągu ile wlezie, bez żadnej jakiejkolwiek techniki, a później kurde narzekają, że kręgosłup mają gdzieś jakieś przewężenia, gdzieś jakiś dysk im się wywalił i tak dalej. I powiem wam, że do tego to prowadzi. Więc najpierw robimy technikę, a później rozumnie, na przykład programem 5x5, robimy stopniowy progres siłowy. I teraz tak, tam ważne jest, w tym będzie ważne obserwowanie organizmu. Jeżeli zaczniemy progresować sobie na tym treningu 5x5, w którymś momencie się zatrzymamy i w którymś momencie, powiedzmy przy 100 kg, na przykład jak dojdziemy do przysiadzie, zaczną występować jakieś, to znaczy nie błędy, bo błąd może nie być, bo będzie technika dobra, ale zaczną występować jakieś słabe punkty. Na przykład do 100 kg nogi i plecy będą dawały radę, ale przy 100 kg zacznie się robić na przykład to, że nogi, powiedzmy mięśnie czworogłowe będą za słabe i będziemy wstawali tyłem, to co wam pokazałem na poprzednich filmach, że będziecie wstawali biodrami do tyłu. Więc co? Wtedy będzie trzeba zatrzymać się, cofnąć się o trochę i najpierw wprowadzić jeszcze do treningu dodatkowo na przykład ćwiczenie akcesoryjne w postaci tego, żeby bardziej pracowały nogi, więc na przykład te przysiady na skrzyni. Dzięki temu, jak wzmocnicie nogi, automatycznie progres pójdzie do góry. Jak progres pójdzie do góry, to zauważycie jedną rzecz, że jeżeli teraz na przykład ważycie powiedzmy 60 czy tam 70 kg i jak zaczniecie progresować, to automatycznie waga będzie szła do góry, ale waga mięśniowa, bo jeżeli ciężar będzie wzrastał, no to wiadomo, że tłuszcz nie podniesie ciężaru. Do pewnego momentu ciężar i waga może nie iść do góry, z tego chociażby względu, że jeżeli najpierw uczycie się ruchu, no to organizm będzie się przyzwyczajał, układ nerwowy i tak dalej, więc powiedzmy na początku będziecie łapać technikę, więc technika będzie wam pozwalała podnosić większe ciężary, ale w pewnym momencie technika będzie, ale poza techniką będą potrzebne też jeszcze mięśnie, więc jak automatycznie podejdziecie z progresem wyżej, automatycznie kilogram, 2 kg, ta waga będzie szła wolno, ale to będzie waga mięśniowa, więc trochę tłuszczu oczywiście też załapiecie, przy tym jak będziecie jedli co chcieli, ale ćwiczyli. Ale powiem wam tak, jeżeli zbudujecie już masę mięśniową na poziomie powiedzmy, no nie wiem, to każdy będzie miał troszeczkę inaczej, w zależności od wzrostu. Jeżeli powiedzmy, tak jak ja, mam 1,78 m i teraz jeżeli ja zbuduję masę mięśniową na 90 kg, i będę miał powiedzmy nawet te 25% tkanki tłuszczowej i teraz zrobię tylko redukcję 5 kg na 85, to automatycznie zostaje i zjadę na powiedzmy na te 15% tkanki tłuszczowej czy 12, to automatycznie już będę wyglądał fajnie, bo mięśnie będą większe rozbudowane, są schowane pod tkanką tłuszczową, ale te mięśnie są, bo powiedzmy bez mięśni nie da się podnieść na przykład 180 kg w przysiadzie czy tam 200 ponad w martwym ciągu. I właśnie dlatego mówię wam, jeżeli macie dietę, jedzcie zdrowo
Jedzcie ile chcecie, jeżeli ktoś jest chudy, to praktycznie może jeść non-stop, ale progresujcie, uczcie się techniki, później stopniowo progresujcie z obciążeniem, uważajcie na technikę, żeby się nie wyeliminować za szybko z treningu przez głupotę typu a szarpnę się z większym ciężarem i narobię sobie jakieś kontuzje, bo ta kontuzja was znowu zatrzyma. Także będziecie stopniowo progresować i ta waga będzie szła. I tak w moim przypadku tak samo jest. Jeżeli progresuje, waga idzie do góry i po prostu organizm sam się dopomina o to, żeby więcej kalorii mu dostarczać. Chodzę głodny. Jeżeli ćwiczę ciężko, przerzucam duże obciążenie, to automatycznie słucham tylko swojego organizmu i jem, jak jestem głodny, idę jem. Wtedy on ma większe zapotrzebowanie. Jak automatycznie schodzę, robię na przykład co trzeci tydzień robię sobie taki trening regeneracyjny, to automatycznie w tym tygodniu zauważam, że organizm już nie chce takiej ilości jedzenia, jak jest na przykład w tych ostatnich 3 tygodniach, w których jadę ostro z obciążeniem. Dlatego mówię. A co do odżywek? No to mówię, odżywki, nie wiem, jak chcecie, to możecie kupować białka, ale powiem wam szczerze, że ja to stosowałem, to jest tylko normalne jedzenie przetworzone. Także nie wiem, czy jest sens ładowania pieniędzy, marnowania. Jeżeli chcecie, to możecie stosować, ale ja mówię, ja to testowałem, to nic nie daje. Kreatyna to samo nic nie dawało. Jak stałem z progresem kiedyś, tak naprawdę to bardziej działa na głowę, bo większość ludzi ma taki efekt placebo, że a, wziąłem kreatynę, to muszę być silniejszy. I czasami niektórym osobom wystarczy kitę wcisnąć, że mają tabletkę mocy i powiedzmy bardziej się przykładają do treningu i są w stanie więcej wygenerować powiedzmy mocy i na przykład stojąc powiedzmy na przysiadzie ze 100 kg przeskoczą na 110, bo jedzą jakąś magiczną tam powiedzmy pigułkę, a w rzeczywistości jest to na przykład jakaś witamina C, ale w mózgu, to wszystko siedzi u nas w mózgu, czasami mózg nas oszukuje i po prostu daje nam sygnały, że nie damy radę, a jednak damy radę, jak już później podejdziemy do tego powiedzmy jakiegoś tam ćwiczenia, z którym mamy problem. Także mówię, no ja mam taką metodę, a co do redukcji, to później, jeżeli już macie redukcję, dlaczego osoby na przykład grubsze też nie powinny za bardzo skupiać się na redukcji, bo jeżeli powiedzmy osoba ma nawet 30-40% tkanki tłuszczowej i waży 80 kg, czy tam, no 80 kg, i zrobi tą redukcję, to jak zrobi z tą redukcję, to zostanie bardzo mało tkanki mięśniowej, bo po pierwsze trochę wyrzucicie mięśni, wyrzucicie może ten tłuszcz i będziecie wyglądali jak worek, kurczę, taki obwisły. Jeżeli taka osoba chce też ćwiczyć, to lepszym sposobem jest budowanie masy mięśniowej, bo automatycznie niech po prostu osoby otyłe przeważnie mają ten problem, że jedzą za dużo słodkiego węglowodanu, więc jak tylko troszeczkę ograniczą te węglowodany słodkiego i zaczną ćwiczyć, więcej się ruszać, to już będzie generowało deficyt kaloryczny dla takiej osoby i jeżeli ta osoba będzie tak samo budowała masę mięśniową, ta masa mięśniowa będzie potrzebowała większej ilości kalorii niż tłuszcz. Jeżeli nie będzie dostarczała tego jedzenia tak dużo, tylko będzie normalnie jadła, tak jak jadła do tej pory, to gwarantuję wam, że jeżeli ta osoba na przykład przejdzie to samo z przysiadu ze 160 na 150 kg, rozbuduje masę mięśniową, kaloryczność wzrośnie i automatycznie schudnie. To naprawdę. To samo jest, jeżeli ktoś chce zredukować masę mięśniową, to tą masę tłuszczową, to automatycznie właśnie tak jak zauważyłem na większości siłowni, głupim takim sposobem jest to, że o, robię redukcję, to schodzę z dużych obciążeń, ładuję setkę i jedzie po 15-20 powtórzeń, żeby, nie wiem, jakiś deficyt kaloryczny zrobić. To nie są aeroby. Organizm, jeżeli zjedziecie mu z obciążenia i zabierzecie mu jedzenie, to co będzie? Jeżeli będzie miał lżej, to automatycznie co będzie wyrzucał pierwsze? Będzie wyrzucał mięśnie, nie tłuszcz. Jeżeli dalej będziecie przerzucali ciężkie żelastwo, to organizm będzie musiał te mięśnie utrzymać, bo myślę, kurde, no teraz mnie zmęczył w poniedziałek, powiedzmy, ciężko, no to nie wyrzucę mięśni, bo w środę wiem, że na przykład dostanę znowu obciążenia, więc musi te mięśnie zachować. Chyba że będzie naprawdę już duży deficyt kaloryczny, to trochę tych mięśni wyrzuci, żeby osłabić. Ale na przykład, jeżeli ktoś pójdzie i se popompuje trochę na siłowni, no to i będzie tylko tą dietę trzymał, to będzie szło i mięśnie, i tłuszcz. I praktycznie zjedzie do zera, znowu później wróci na... I za często też nie róbcie redukcji, bo to jest bez sensu. Jeżeli ktoś co pół roku robi redukcję, no to tak. Coś zbuduje masę mięśniową, zredukuje. No to niech zbuduje pół kilograma mięśni, a przy redukcji te pół kilograma mięśni zejdzie i siła zejdzie i dalej stoi na tym samym poziomie. Znowu zbuduje, znowu powiedzmy nadwyżkę kaloryczną, tłuszczu się nażre
naładuje tych kalorii i później znowu zjedzie. Lepszą opcją jest raz, a porządnie doładować i później wyciąć się i to trzymać, niż po prostu z takimi skokami raz w jedną, raz w drugą. Bo mówię, dietą, nie wiem jak wy, ale ja na przykład nie mam czasu na to, żeby sobie iść, gotować, ważyć, mierzyć. Jeżeli robię redukcję, to owszem, mam program na to, po prostu wtedy liczę kalorie. Wtedy pilnuję kalorie, ale to już powiem wam, jak przeprowadzić redukcję w innym filmie, bo to zbyt długo by trwało. Po prostu pokażę wam, jak to zrobić, wtedy liczę kalorie, ale jeżeli jestem na fazie budowania siły i masy mięśniowej, jem co chcę, wybieram zdrowe produkty, nie stosuję żadnych suplementów, ale bardziej skupiam się na treningu. Trening, trening, trening. Im większa siła, a powiem tak, większy ciężar, większa siła, lepsza technika, bo tak ma być. Nie ma być czegoś takiego, że mam większą siłę, nie mam techniki, bo bez techniki nie da się ćwiczyć, zaraz się skończy kontuzją, więc musicie cały czas pilnować techniki, siły i progresu. Jak będziecie progresować, będzie lepsza technika, będziecie podnosili większe ciężary. I teraz tak, jeszcze co wrócę. Większość osób, jakie popełnia błędy na siłowni. Pierwszy błąd to jest podstawowy. Idą i korzystają z planów zawodowców. Zawodowców, którzy przeważnie stosują doping. I teraz tak, osoba, która stosuje doping, dwa razy szybciej się regeneruje. I teraz, jeżeli taka osoba pójdzie, powiedzmy, że bierze jakieś tam, powiedzmy, sterydy. Bierze i ona potrafi pójść o godzinie, powiedzmy, w poniedziałek, 8, zrobić ciężki trening do odcinki, pouszkadza w cholerę mięśni, bo wiadomo, można ćwiczyć tak, że wyjdziemy z siłowni i ręki nie będzie można podnieść. Ale ta osoba się zregeneruje już do środy, powiedzmy, czy nawet do wtorku i ona może znowu zrobić dużo cięższy trening. I znowu, tylko że osoba teraz, która nie bierze i na przykład taka weźmie taki trening, no tak jak zrobimy w poniedziałek tak, że już ledwo ręką ruszamy, to gwarantuję wam, że do środy się nie da zregenerować, nawet jakbyśmy mieli idealną dietę. I wtedy w środę idziemy znowu uwaleni, znowu dojeżdżamy się, w piątek się znowu dojeżdżamy, po dwóch, trzech tygodniach układ nerwowy i mięśniowy jest tak już zajechany, że w końcu mówimy, a nie, ja nie dam rady na tej siłowni, nie dam rady. Więc jakim jest fajnym, więc mówię wam, trzeba ćwiczyć tak, że stosować jak największe obciążenie, tylko to też z głową, bo powiem wam obciążenie, ale z techniką. Ja jak na przykład ćwiczę, to rozbiłem sobie miesiąc na 4 tygodnie i tak. W pierwszym tygodniu ładuję, powiedzmy, robię dużą objętość na, powiedzmy, ciężarze w granicach 70% swojego maksa. Wtedy jest taka faza objętości. W trzecim tygodniu robię średnio ilość powtórzeń i też trochę dobijam, ale już zjeżdżam z objętością, ale wchodzę na 80-85% swojego maksa. I powiedzmy w trzecim tygodniu dojeżdżam do 95% swojego maksa i robię ciężki trening. I w czwarty tydzień to jest trening regeneracyjny, robię trening szybkościowy. Czyli na zasadzie tak jak przysiad czy tam wyciskanie, to robię szybkie powtórzenia 3, ale nie obciążam już organizmu po to, żeby on miał czas na to, żeby się zregenerować. I to jest takie stopniowe ten. I jeżeli trening ma trwać, to ma trwać gdzieś u mnie, trwa około 60 minut. Nie licząc tam rozgrzewki, która tam trwa, powiedzmy, 20 minut. Jest to 60 minut, ale ja 60 minut ćwiczę tak, że każdą przerwę pilnuję z zegarkiem, więc między seriami jest od minuty do dwóch, czasami do trzech minut przerwy, zależy jakie obciążenie stosuję, ale to jest z zegarkiem w ręku. Ćwiczymy, stosujemy jak naj, powiedzmy, dla siebie, jak naj, takie tam dobrane obciążenia, żeby one były duże, szybko się męczymy, ale nie zajeżdżamy. Do, powiedzmy, tego, że idziemy i pompujemy bicepsa aż do odcinki, aż kurde nie można ręką ruszyć, bo fajnie narósł, bo krew i tak dalej. Musi być organizm zmęczony, ale nie przetrenowany. Możecie czuć po treningu wymęczenie, ale nie to, że mięśnie mają być tak stegowane, że aż zakwasy. Na początku oczywiście zakwasy będą, ale jeżeli osoba za każdym razem dojeżdża tak, że co trening ma zakwasy już, a ćwiczy już 2 lata, no to jest po prostu zakwas to jest zbyt duża uszkodzenia mięśnia, więc po prostu przetrenowuje się, robi zbyt ciężkie treningi, które po prostu po pewnym czasie zrobią to, że zatrzymacie się z progresem, więc zawsze warto jest ćwiczyć na, powiedzmy, ciężko, ale zostawiać te 10-15% swojego zapasu, takiego, że jak wychodzicie z siłowni, to jeszcze byście coś zrobili, ale a nie jesteście tak całkowicie wypompowani, że Jezus, w środę mam zrobić kolejny trening i ty, że masz w środę iść,
i chcesz zrobić ten trening, a nie, że idziesz i już mi się nie chce na samą myśl, że w środę muszę znowu zrobić te przysiady, a w piątek to już w ogóle ja nie wiem, jak ja to zrobię. Nie? Tak nie może być. Musi być tak, że w poniedziałek musicie to rozłożyć, żeby nie zrobić na zasadzie tak, że w poniedziałek najecie się tak, że już nie możecie kurde zjeść, a później przez cały tydzień głodujecie, bo już się nie da na przykład tego, a tylko po prostu chodzi o to, że musicie stopniowo rozłożyć sobie to. Stopniowo. W poniedziałek nie można się zakatować na maksa, a później w środę i w piątek tylko trzymać, tylko po prostu w poniedziałek coś zrobić, w środę zrobić i w piątek zrobić. Jakże tak to jest. No i tak jak mówię, diety nie mam, także moja, mówię, jem co chcę, ale bardziej skupiam się na treningu i wam też polecam to zrobić, bo większość osób olewa trening, a tylko nasłucha się, tak jak mówią, tak jak większość mówi, że mięśnie brzucha robią się w kuchni. W kuchni mięśnie brzucha się nie robią. Mięśnie brzucha robią się od ciężkich przysiadów, martwych ciągów i powiedzmy nawet kółka. Jak wytrenujecie sobie duże mięśnie brzucha, to nawet jak będziecie mieli tłuszcz na poziomie 15-20% tkanki tłuszczowej, te mięśnie będą widoczne. Jeżeli będziecie chudzi, no i fakt, zjedziecie z tą tkanką tłuszczową do 10%, to raz, że to nie jest zdrowe dla organizmu, trzymanie takiej małej ilości tkanki tłuszczowej, a poza tym wygląd, nie sztuką jest mieć powiedzmy wyrzeźbiony brzuch i być chudy jak patyk, tylko po prostu mieć masę mięśniową i mieć te mięśnie brzucha powiedzmy przy tych 15 nawet procent tkanki tłuszczowej, no chyba że ktoś startuje, no to może mieć inne tam powiedzmy jakieś tam cele. No i to by było na tyle. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Jak macie jakiś pomysł na film, to piszcie też w komentarzach. Subskrybujcie kanał, będą jeszcze fajne filmy. Także pozdrawiam, dzięki za oglądanie, na razie.